Narożniku Czerwonym, Szymon Kantorowicz, Józef Wals, Słowice. I zapraszamy do Narożnika Niebieskiego, jego rywala, a jest mi Kacper Wrucha. Bardzo proszę, zawodnik Narożnika Niebieskiego, Kacper Wrucha. Klub Legenda Jarosław. Ale to by nic nie wiedział. To powinno się... To co oni śpią? Już widzicie, Świnterski tępie podąża do Narożnika Niebieskiego, Kacper Wrucha i za moment rozpoczniemy pojedynek w tej kategorii wagowej. Kolejny pojedynek, wadze plus 80 kg. W czerwonym kasku i czerwonych rękawicach Szymon Kantorowicz. Mocny Słowice. Szymon urodzony jest w 1995 roku. 20 walk na koncie. Jego rywal jest rówieśnikiem. Kacper Wrucha. Legenda Jarosław. Toczy dzisiaj swój piąty pojedynek. No tutaj zdecydowanie zaatakował zawodnik z Jarosławia. Kantorowicz nie może znaleźć recepty na niego. Tutaj prawy prosty Kantorowicza trochę go oszołomił i powiem, stracił rezon trochę. Kolejny prawy sierpowy trafia. No jest to już naprawdę waga najcięższa w tej kategorii wagowej. I minuta przerwy. Narożniku Niebieskim, czerwonym, reprezentant Polski Słowice, Szymon Kantorowicz.
20 małych na swoim koncie do tej pory. Jego rywal z Rosyka Niebieskiego, Kacper Druga, legenda Jarosław, urodzony jest w 1995 roku. Do 30. Ring wolny, runda druga. No nie może sobie Kantorowicz poradzić z bardzo żywiołowym i chaotycznym atakiem reprezentanta legendy Wrocław. Niemniej jednak te ciosy dochodzą celu i naprawdę głowa Kantorowicza jest poddana silnemu obstrzałowi. Krótka przerwa i wznawiamy pojedynek. No Kantorowicz 20 pojedynków, powinien jednak podejść do tego pojedynku bardziej technicznie. I po prawym kolejnym ciosie. Liczony jest zawodnik legendy Jarosław przez sędziego ringowego, którym jest Tomasz Matela. Koniec drugiego starcia. Do kolejnego pojedynku przygotują się do narożnika czerwonego Kucharek Sebastian, do narożnika niebieskiego Jakub Badek. Obsada sędziowska tego pojedynku w ringu Łukasz Cieślak. Sędziami punktowymi są stanowisko numer 1 Tadeusz Wicak, 2 Wiesław Andrzejczak, 3 Piotr Topolewski, 4 Ariel Środa, 5 Ewa Piłkowska. Sędziami czasu Sławomir Kozłowski, Sebastian Śledziński. Ring wolny, runda trzecia. Na tablicy punktowej wynik remisowy 8 do 8. No naprawdę Kantorowicz tutaj zasypuje gradem ciosów, ale są to ciosy jak na wagę ciężką rzeczywiście. Takie bardzo jakieś mizerne i chaotyczne przede wszystkim. I wydaje mi się bardzo słuszna decyzja sędziego, pana Tomasza Mateli, który przerywa pojedynek. RSC runda trzecia, wygrywa zawodnik Zmysłowic Szymon Kantorowicz. Zwycięża Szymon Kantorowicz, Los Wysłowice.